Czołem! W związku z kampanią społeczną Kocham Polskę, Młodzież Wszechpolska w Zamościu postanowiła przeprowadzić sondę wśród mieszkańców, by zapytać, czym jest dla nich patriotyzm, jak łączą go z ochroną środowiska oraz czy na co dzień przyczyniają się do poprawy polskiego środowiska naturalnego. Zapraszam! Cześć! Z okazji walentynek Młodzież Wszechpolska organizuje kampanię społeczną Kocham Polskę, dbam o polską przyrodę, uderzamy w ochronę środowiska, taki plakacie okolicznościowy dla Was. Czym jest dla Was patriotyzm? Miłością do swojej ojczyzny, dbaniem o tradycje, o języki. Byciem dumnym po prostu z tego, kim się jest, no i tak szerzenie tego wszędzie, gdzie się jest. To jest bardzo szerokie pojęcie. Przede wszystkim dbałość o wspólne dobro, gdzieś jesteśmy zakorzenieni wspólnie historią. Wykonywanie dobrze swojej pracy na rzecz właśnie kraju. To jest patriotyzm. Myślę, że w szanowaniu wszystkiego, co nas wokół otacza, szczególnie to, co mamy wokół siebie. Taki też, można powiedzieć, lokalny, trochę bardziej uderzanie w to. No, oprócz tego, no, patriotyzm tak ogólnie w Polsce się wyraża też w tym, że bierzemy udział w różnych świętach. Czym jest dla Was patriotyzm? Na pewno poświęcenie za ojczyznę. Miłość do ojczyzny. Miłość. Obecnie, w czasach pokojowych, nie wiem, pracą w państwie, odprowadzaniem podatków w danym państwie, żeby gospodarka działała tak, jak działać powinna. A jak łączycie patriotyzm z ochroną środowiska? No to też jest po prostu dbanie o miejsce, w którym się mieszka, tak? To po prostu trzeba dbać o środowisko, w którym się jest. Także segregujemy śmieci, tak. Nie wyrzucamy. No bo skoro czujemy ten patriotyzm, kochamy swoją ojczyznę, no to też o nią dbamy. No, segregujemy śmieci na przykład. No nie da się dbać o wspólne dobro, nie dbając o środowisko, w którym żyjemy, o powietrze, o lasy, o wszystko. Także to są spójne rzeczy. Dbałość o wspólne dobro, czyli o miejsce, w którym mieszkamy, czyli o teren, na którym mieszkamy, czyli tym samym o środowisko. No, segreguję śmieci, wyrzucam je do kosza na pewno. Staramy się segregować śmieci na pewno. No, jak idziemy gdzieś na przykład ulicą, to wiadomo, papierek no, gdzie, jak się rzucać rzuci pod siebie, tylko prawda? Właśnie gdzieś szukamy kosza. Zrezygnowałam z foliówek. O? Już. No, są wprowadzone jakieś szczotki, bo wiedzą do zębów, do włosów już bambusowe, wszystkie takie rzeczy do sprzątania są bambusowe, więc też coraz częściej po takie sięgam. Odpowiedzi okazały się różnorodne. Na pewno utwierdziło nas to w przekonaniu, że takich kampanii jak nasza powinno być w Polsce więcej. Jeśli chcesz wesprzeć nas w naszych działaniach, zapraszamy na nasz profil na Facebooku Młodzież Wszechpolska Zamość oraz do wstępowania w szeregi naszej organizacji. Czołem!